To jestem ja, bramkarz, 185 cm wzrostu. Za mną jest bramka, 2,44 wzrostu. I normalnie bramkarze bronią w takich normalnych rękawicach, ale dlaczego przez to, że my jesteśmy mniejsi, nie możemy sobie ułatwić i bronić w troszeczkę większych? Cześć, siemanko, ja jestem Ziobero i dzisiaj troszeczkę sobie ułatwię bycie bramkarzem w dużych rękawicach. Teraz krótce dla waszego wyjaśnienia. Ta rękawica, jak dokładnie sprawdzałem, ma na opakowaniu napisane 48 cm długości. Na pewno w porównaniu do zwykłej rękawicy, moglibyśmy dołożyć połowę tej normalnej. Teoretycznie dokłada to bardzo dużo ilości centymetrów dla niskich bramkarzy, czyli idealnie na przykład powiedzmy, że dla mnie. Gdzie może mi to na pewno pomóc? My idziemy to teraz właśnie, że przetestować w paru tych konkurencjach, czy w ogóle będzie miało to prawo bytu i po prostu czy Polska będzie górą. Polska górą! Na razie spróbuję techniką moją, czyli normalnie włożę ręce. Ale śmieszne z uczucie. Jest. Dobra, to nie będzie... Czuję, że jedynki dzisiaj będą do wymiany. Pa, technika. O, raz! Dołóż ręce. O. Stwierdzam jedynie, dobra, że słaby klej w tych rękawicach, ale ja... Słaby klej, to trzeba coś... Albo nie namoczone, tak jest! Ach. Nie wiem, czy jak widzicie tą perspektywę z GoPro, ale ja mam tak ściśnięte zęby, żeby mi nie przeszło. Dam ci pierwsze leki. Nie wiadomo, jak lapić to, no. Jeżeli ja tak samo wyglądałem z takim przerażeniem. Jej! Ale Andrzejku, jak to tak łapie? Tu... O tym nie pomyślałem. Tak jest. Dobra. Uwaga, ja teraz delikatnie mocniejsza. Jest. No bam. Ale jest, super. Easy, moi drodzy. To są nowe sztuki. Zobaczycie za niedługo sprzedaż. Oczywiście, moi drodzy, nieodłącznym elementem będzie to, że trzeba oczywiście wprowadzić się w ten cały, można powiedzieć, że trening, mecz, czy gdziekolwiek byście używali to. I zaczniemy sobie elementami takimi rozgrzewkowymi. Jak będzie technika, to idealnie. Patrz, ile ci zasłania. Pół bramki zasłaniać. Banał. Masz. Patrz teraz, układam się, cyk, tu i wypycham. Idealnie, dokładam. Nie ma gdzie wcisnąć. No i nie ma gdzie wcisnąć. Jakbym nawet tu leżał. O! No i popatrz się, idealnie do boku. Banał! I palcami. Jest! Easy! Money! Nie no, co to jest? I tu sobie łapię, ściągam do siebie i mam czas. O kurwa! Po palce! Dobra, teraz szybka seria. Raz! O kurwa, ile mam! Dwa! Praca! Tak jest! Idzie. Tak jest, jak ją fajnie tutaj pucnąłeś, tak. Jakby taki... Idzie. Oczywiście, moi drodzy, nie obyłoby się bez kontuzji i już po, na samym początku, to co myślałem, no, mamy awarię. Bo ja nie wiem, czy ja wstanę. Mogę rzucać rękę i... Dobra, zróbmy, że rzućmy na początku rękami. Jest. No właśnie, ale tu... Trzymasz, ale wstanę bez nic. Szybko wstajesz już z nogi. O! Patrz tu! Idzie. Co się dzieje? Tylko gorzej jest to, że ciężej wstać, bo nie można... Super! Rąk używać! Szybko! Praca! Wstajesz! Wstajesz! Szybko! Praca! Brawo! I wstajesz! I teraz wstaj! Powiem ci, łapanie to tam ciul jeszcze. Ale wstanie bez rąk to jest. Dawaj, praca, Andrzej! Yes. Dokładam nogę już! Wiecie, że żaden element rozgrzewki nie obyłby się oczywiście bez dystrybucji i wrzutek, więc na początku zobaczymy, ile przełapię z tymi rękoma, jak Courtois wysokich wrzutek. Andrzejku, ja bym się bał, patrz tu. Spoko. Patrz, ile zapasu, tylko pod słońce. Ale wychodzi! Aj. No nie! Ej, to słońce, to słońce. Jest. Patrz tu, wyjście. O! No.
Ja to zrobię. Poczekaj, poczekaj. Bo te nieprzyzwyczajony do palców dużych jestem. 3, 4. Moja! O! Tak jest! I teraz do konterki powinno być. To są moje pięści jak coś teraz. I patrz tu. Tu wyjście i pio... Jest, no, no jest. I co? Konterka, wracam i tu. I wychodzimy, panowie, wyżej. Let's go! Tak! Oj! Moi drodzy, w tych rękawicach nic nie jest mi straszne, jeżeli chodzi na pewno o te prostsze, bym na razie powiedział, piłki. Musimy przejść oczywiście, jak były wrzutki, to do wznowień, czyli albo do wyrzutów ręką, albo zobaczymy, czy mogę z tej patelni wyrzucić sobie side volleya. Jedyne, co jest na pewno największym problemem, ten element. Ale jak sobie włożę chochlę pod spód... A few inches later. To w miarę idzie. Poczekaj, bo to jest jak taca kelnerska. Jeziomi. No, taka juniorska. Z jednym kozłem zaliczamy. O! Dziękuję. Dziękuję, aż sobie sam piąteczkę zbiję. Popatrz się tu. Tu masz tackę. Idę. Z jednym kozią. Z jednym kozłem zaliczamy. Jest fajna! Ciasteczko kelner podał. Proszę, proszę was bardzo. To i wznowienie. Dalej mówię. Dzień dobry. Przynoszę wam oto przepyszne ciastka. Ale teraz lepsze ciastko będzie zaraz, bo troszkę polatamy. I to, co mi się wydaje, moi drodzy, że czekaliście oczywiście najbardziej, czyli strzały z dystansu. Żeby było jak najwięcej strzelby. Andrzejku, kto pierwszy do klaty? Na 3-4. Dawaj. 3-4. Okej, okay, co wybierasz? Pójdźmy tą samą kolejnością, idę pierwszy do klaty. Okej. Okay. Tylko co jeszcze pierwsze muszę zrobić? Powiem ci tyle. Popatrz się. O! Big save! I to tylko... Łukasz Fabianski! Czym? Okej, okay, brawo! Niska pozycja. Ajajaj, do konterki, niestety. O! Co? Co to Ej, było? Ej, no ja biorę te rękawice na mecz. To jest to! Unin ostatni raz to samo! O nie! O! Papa. Andrzej! Ale co za rękawicy, kurde! Spoko! Do boczku, na spokojnie! A! Ciężka! A! O! Po palcach! Dziękuję, dziękuję. Ale ja fajne interwencje. Brawo, Jobi. Ja wam powiem tyle. Perspektywa zająbista, ale teraz przyszło na parę blameczek. Jest. Ta, ale... Cyk. Jest! To jest bramkarz z trybuny, wszedł na boisko i wszystko lata. Trener, dajcie mnie szans. Tak jest! Ale spoko, jest już gotowy do Idealnie do boczku, coś tam, czas i tyle. Tak! Ale on lata! I tylko to, kroczek i duże rękawice. Oj, po palcach! Tam czułem, że te palce tak walczyły, o! Tak! Dalsza ręka, nawet dalsza ręka, dalszy palec, tak tylko... Uff.
Gdzie ja mu to wcisnę, moi drodzy? No nie ma... Jak stoi tak, to po prostu... Jak stoi, to on już jest taki ogromny. Masakra. Ta! O, jeszcze jak! Cyk, cyk, cyk. I tyle. O, pierdę! Co się dzieje? Ja cię pierdę! Ja nie wiem, którą teraz tą ręką albo rękawicą to wydarłeś. Ja... Nie... Tak, ja wychodzę, ty... Także, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Andrzejku, dziękuję ci bardzo za pomoc. Daję ci jedną z tych rękawic. Dzięki bardzo. I krótka taka... moja w sumie chyba twoja opinia. No ja uważam, że na pewno jeżeli chodzi o to, że schodziło z nich powietrze, to przeszkadzało, ale w tych interwencjach z dystansu, tak, no to na przykład no osobiście mi delikatnie pomogło, bo tak te centymetrów ci dodawało i można było ją tak tyknąć. Tylko kurczę, najlepiej było oczywiście z tym, jak było oczywiście w powietrzu, ale chwyt do chwytania. Słabe. A jak idzie uderzenie z dystans, to super. To masz czas, żeby sobie to i odbić. Jeżeli mielibyście, moi drodzy, taką opcję z takimi dużymi rękawicami, polecamy wam serdecznie, żebyście sobie spróbowali. Mega fajna zabawa, a dla niskich osób każdemu dodaję, chyba że któryś z was ma 2 metry wzrostu, no to wtedy jesteście według mnie chyba lepszym niż Courtois. Dajcie znać, jeżeli wam się oczywiście podobało, albo jakie kolejne rękawice możemy na przykład wykorzystać w odcinku i wypróbować. Wpadajcie oczywiście do nas na wszystkie sociale, a my się widzimy w kolejnym odcinku na tym kanale. Siema!